Polska artyleria lufowa w 2027 roku. Dlaczego nie w 2026 roku? Ponieważ właśnie w 2027 upływa termin dostaw całej masy sprzętu, o którym dzisiaj będzie mowa. Dlatego tak pozwoliłem sobie troszkę to przesunąć o jeden rok niż tradycyjnie 2026 rok. Zacznijmy od tego, że najprawdopodobniej będzie to już czas, gdy nie będziemy użytkować żadnego, można powiedzieć, sprzętu 122 i 152 mm, tylko natowski 155 mm sprzęt, tylko armatochałbice samobieżne, ponieważ tutaj mówimy o tej artylerii samobieżnej, nie mówimy o artylerii ciągnionej, to jest zupełnie inny temat. I będziemy mieć tylko 155 mm armaty. Zapraszam od razu do wsparcia tego kanału i mojej osoby linki w opisie. Dziękuję za ocenę, dziękuję za komentarze, dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam też oczywiście na mój drugi kanał, który jest głównie o motoryzacji. Więc może zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy teraz, w którym miejscu jesteśmy obecnie. I należy powiedzieć, że do końca nie wiemy, ponieważ z około 100 dan świetny sprzęt. Czyli taka kołowa armatochałbica produkcji jeszcze czechosłowackiej, ale która jest obecnie nadal produkowana, ale już o, po wielu zmianach. Mieliśmy ich około 100. Nie wiemy, ile mamy obecnie. Goździków mieliśmy 200 kilka, jest ich może kilkadziesiąt. Z krabów, których mieliśmy pod koniec 2021 roku około 80, około 80 mamy. 30 kilka, 40 kilka sztuk, do, do tego oczywiście K9, czyli południowo-koreańskie armato których mamy na pewno 66 sztuk takich już prawie wdrożonych, częściowo wdrożonych, inne już są w czasie wdrażania i te dostawy cały czas trwają. Więc jesteśmy można powiedzieć na etapie, kiedy te nasze zdolności nie są zbyt imponujące, ale. Nie mówimy o dniu dzisiejszym, mówimy o przyszłości. I oczywiście zacznijmy od krabów, naszych rodzimych krabów, o których warto powiedzieć, jak przedstawiać się będzie ich liczebność w roku 2027. Zacznijmy może od końca, czyli od roku 2021, kiedy to mieliśmy 80 egzemplarzy z 122 zamówionych. Tutaj od razu też wyjaśnię, że nie wynikało to z ograniczonych mocy produkcyjnych zakładów, które produkują kraby, tylko wynikało z tego, że wojsko przyjmowało rocznie około 24 krabów, niekiedy mniej. Taką mieli zdolność przyswajania tych armatochałbic i nie zamawiali większych ilości. Tylko, że 54 z nich zostały przekazane. Dla naszego wschodniego sąsiada. Więc 122 minus 54 zostaje nam 68 sztuk, które wynikają z tej pierwszej umowy. Do tego w roku 2022, 2022 podpisaliśmy umowę na 48 egzemplarzy, żeby te 54 sztuki niejako zniwelować. Więc do 2026-2027 roku na stan dzisiejszy, na te dzisiaj podpisane umowy mamy 116 krabów. 116 krabów według umów, które zostały podpisane dzisiaj i chodzi mi tutaj o umowy wykonawcze, 116 krabów. Teraz ktoś powie, ale podpisaliśmy umowę na 152 kraby w ubiegłym roku, w roku 2023, tak, ale nie były to umowy wykonawcze. I wiem, są umowy ramowe, są różne rodzaje umów, ale dla mnie, jak jest umowa wykonawcza, to jest umowa wykonawcza. Coś chyba normalnego. Tylko, że najprawdopodobniej taka prawdziwa umowa na kraby jednak zostanie podpisana na 72 sztuki, te w tym standardzie, Zbliżonym do tego, co obecnie użytkujemy, ponieważ te kolejne kraby mają być jakimiś krabami 2. Jeszcze nikt nie wie, co chcą od tego przemysłu, jaki ten krab ma być, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Wówczas do końca 2027 roku posiadalibyśmy 188 krabów. 116 plus 72, 188 krabów. Więc bądźmy optymistami, bądźmy optymistami i uważajmy, że tych krabów będzie właśnie 188 sztuk. Ale oczywiście zaraz obok krabów pozyskujemy też z Korei Południowej K9. Pamiętajmy, że kraby posiadają podwozia, właśnie z K9, tylko że są to podwozia dosyć mocno zmienione. I pierwsza umowa dotyczyła zakupu 212 K9. Ale podpisano też drugą umowę. No i od razu wykonawczą. Nikt się nie bawi jak z krabami w jakieś ramowe, w jakieś tam. Ja wiem, te umowy mogą być obwarowane różnymi, yy, można powiedzieć ustaleniami, karami, że jeśli do niej, że jeśli nie dojdzie do etapu umowy wykonawczej, to na przykład będą płacone kary. Ale dla mnie tylko umowa wykonawcza jest takim potwierdzeniem, że naprawdę coś kupujemy. No ale. Wróćmy do K9. Pierwsza umowa 212 sztuk i druga umowa 152 sztuki. Ale, tutaj bardzo ważna sprawa, 6 sztuk w wersji K9A1, czyli w tej wersji, w jakiej będą pozyskane, są pozyskiwane te pierwsze K9, te 212 sztuk, tak żeby było ich 218, tak żeby zgadzały się liczby, jeśli chodzi o demo Regina. No plus do szkolenia i 146 K9 w wersji K9 PL. Zaraz powiem o tej wersji PL. Więc 212 K9 w pierwszej umowie i 152 K9 w umowie drugiej. Łącznie daje to 364 K9. Więc do końca 2027 roku mamy odebrać 188 krabów. Już będę optymistą i 364 K9. Łącznie dało to by 552 egzemplarze armatochałbic samobieżnych 155 mm. Nowoczesnych, bardzo fajnych, chociaż tutaj, w mojej opinii, znacie moją opinię: krab jest po prostu armatochałbicą lepszą, ale to może kiedyś się tym tematem zajmiemy ponownie. Więc 552 armatochałbice samobieżne to jest duża liczba. To jest o wiele więcej niż posiadaliśmy i niż chcieliśmy posiadać jeszcze 2-3 lata temu. Naprawdę coś robiące wrażenie, naprawdę coś, co potrafi wypełnić wiele zadań, i chociaż wiemy, że nawet ta ilość może być niewystarczająca, to jednak jest to krok w dobrą stronę. Tylko, że gdyby doszło do naprawdę zrealizowania tych umów ramowych na kraby. Nie będę już znowu podkreślał, dlaczego są ramowe, a nie są wykonawcze. To wówczas ta liczba by wzrosła do 632 armatochałbic samobieżnych. Ponad 630 armatochałbic samobieżnych to już naprawdę bardzo duża siła. Nie będę się zagłębiał w to, jak problematyczne jest. Wyszkolenie tak dużej ilości żołnierzy, oficerów i stworzenie całego systemu. Tutaj zapraszam na mój materiał o DMO Regina. Tam mówię o tym, ile pojazdów, ile ludzi potrzeba, żeby te na przykład 24 armatochałbice miały zapewnione paliwo, amunicję, łączność i były bezpieczne. No ale to jest inny temat. Więc do końca 2027 roku. Będziemy posiadać 552 armatochałbice samobieżne. Może teraz powiem o tej wersji K9PL, ponieważ jest to coś, co wiele osób bardzo zaciekawiło, i bardzo wiele osób się zainteresowało tym, czym jest K9PL. O tym oczywiście materiał też będzie, on sobie leży na dysku i czeka na lepszy humor. Więc. Trzeba wiedzieć, że te K9 w wersji A1 one są pozbawione przyrządów y, takich jak na przykład Obra 3, czyli tych, które ostrzegają o opromieniowaniu. Do tego oczywiście nie są one wyposażone w takie oczywiste rzeczy jak systemy przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, systemy filtrowentylacyjne, klimatyzacja. Tam nie ma klimatyzacji. Ta ilość wyświetlaczy, jaka jest wewnątrz, jest ograniczona i ta wersja PL oczywiście uzyska dodatkowe wyświetlacze, żeby to, jak załoga odbiera informację, jaką ma świadomość sytuacyjną, żeby to się polepszyło. No i oczywiście coś bardzo ważnego, czyli APU, które ma trafić do podwozia, jak to ma miejsce w krabie. No między innymi dlatego ten krab jest troszkę wyższy. APU to jest generator, czyli taki silnik spalinowy który produkuje energię elektryczną. Dlaczego APU jest tak ważne? Dlaczego to jest coś, co trafia obecnie właściwie wszędzie na tego typu pojazdy, na czołgi, armatochaubice, nie mówiąc już o innym wyposażeniu? Ponieważ żeby wyprodukować energię, musi chodzić jakiś silnik. I żeby nie musiał pracować ten główny silnik, który jest głośniejszy, który spala więcej paliwa i którego resurs jest ograniczony, i lepiej oczywiście nie używać go cały czas, nie mówiąc o tym, że produkuje dużo ciepła i no, łatwo go wykryć i łatwo się na niego łatwiej się na niego namierzyć, dlatego stosuje się takie generatory. I gdy taka armatochałbica na przykład czeka, gdy załoga, która siedzi w środku, na przykład chce mieć klimatyzację, a nie uprażyć się, kiedy w środku jest ponad 50 stopni, albo kiedy chce mieć w ogóle włączone wszystkie systemy, na przykład taką obrę. Kiedy chce mieć włączone wyświetlacze i nie wyczerpać akumulatorów, włącza właśnie to APU, ten generator prądu. W przypadku K9 zwykłych on jest na zewnątrz, co nie jest zbyt mądrym pomysłem. W krabie już jest wewnątrz. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj doszło do paru zmian, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć Podwozie tego kraba i to nie jest podwozie K9, wzią, wzięte tak żywcem, jeden do jednego. Zbyt dużo zmian. Więc ten K9PL, te K9PL dopiero będą miały poziom dzisiejszych krabów. Więc te K9 dopiero w wersji PL będą miały poziom krabów, których, krabów które produkujemy od kilku lat. No ale to nie jest ten. Materiał to nie jest tego typu materiał, o tym, że K9 nie ma pełnego automatu, nawet w tych wersjach k 9 pl też chyba nie muszę mówić. Tylko że byśmy się dobrze zrozumieli. K9 jest dobrą armatochałbicą, armatochałbicą, która jest popularna ze względu na jej cenę. Jeśli spojrzymy na to. Jak ona wygląda, jak się sprzedaje, to oczywiście odniosła duży sukces i jej możliwości naprawdę są bardzo fajne. Tylko, że ta cena nie bierze się z powietrza. Ona właśnie wynika z tych pewnych ograniczeń, jeśli chodzi o wyposażenie, które jest niesamowicie potrzebne. To jest coś, co naprawdę decyduje o możliwościach bojowych. I wiele osób powie, no ale jak to, jak system przeciwpożarowy, przeciwwybuchowy, czy też klimatyzacja wpływa na. Możliwości bojowe. Wpływa i to bardzo mocno, ale o tym będziemy mówić, kiedy będzie materiał, jaka będzie K9Pl. Ok, wracajmy do tematu. Wiecie, że lubię się rozgadywać, więc na koniec 2027 roku będziemy posiadać ponad 550 armatochałbic samobieżnych, nie oznacza to wcale, że one będą w pełnej gotowości operacyjnej. Taka armatochałbica, zanim oczywiście stanie się. Takim elementem tego oddziału, do którego trafi do tego DMO Regina, kiedy to DMO się zgra, kiedy zgra się z brygadą, to jest to proces dosyć długi. Należy pamiętać, że to, że będziemy posiadać je fizycznie do końca 2027 roku, to oczywiście bardzo dobrze, i takie szybkie przeszkolenie. Kilkutygodniowe naprawdę pozwoli je wykorzystywać, ale żeby one uzyskały pełną zdolność, pełnię swoich możliwości, to niestety oznacza to jeszcze 2-3 lata. Jeśli oczywiście nasze zdolności szkoleniowe wzrosną do poziomu, który pozwoli przyjmować do służby, przyjmować można powiedzieć do służby i wdrażać w taki odpowiedni sposób nie 20 24 armatochałbice jak to miało miejsce jeszcze 3 lata temu tylko rok 2 3 lata temu tylko żeby to, tylko żeby te możliwości wchłaniania były wyższe. I bardzo dużym plusem jest oczywiście to, że tych żołnierzy, którzy służą na goździkach, na danach, którzy służyli na krabach, które zostały Oczywiście przekazane, to oni złapią to o wiele szybciej niż ktoś, kto no, nigdy nie miał z tym do czynienia. Oni jednak są ludźmi doświadczonymi. Jednak nie zmienia to faktu, że żeby wykorzystać je w 100%, to będzie to proces trwający dłużej niż to, co nam się wydaje, niż ta data dostarczenia. Więc te, które będą dostarczane pod koniec, to one taką pełną gotowość bojową. Zgranie, wyszkolenie, w szerszym zakresie, czyli na przykład zgranie na poziomie brygady osiągną optymistycznie patrząc w 2030 roku. Ważne, że będą, oczywiście tutaj cieszymy się 550 630 kilka armatochałbic, które już najprawdopodobniej do nas trafią, to jest bardzo dobra informacja. Wiemy jak ta artyleria jest potrzebna. No wiemy doskonale też co też często Podkreślam na tym kanale, jak ważnym elementem oczywiście jest kolejna sprawa, bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, czyli to, że artyleria musi mieć zapewnione rozpoznanie oraz musi mieć odpowiednią logistykę. Logistyka to wspomniane demo, oraz co najważniejsze zapas amunicji. Gigantyczny zapas amunicji. Mowa była ostatnio o 300 tysiącach pocisków. O których to też mówiłem w jednym ze swoich materiałów. Pamiętajmy, że to nie tylko produkcja tych pocisków, ale też, ale też zwiększenie możliwości produkcyjnych polskiego przemysłu, który był troszkę pomacoszemu traktowany. Wraz z zakupem K9 są też prowadzone zakupy amunicji i to na dosyć szeroką skalę, ale kiedy spojrzymy na to, jakie ilości potrzebujemy tej amunicji, czyli ja tak lekko liczę półtora miliona sztuk. Minimum 1,5 miliona sztuk to jest taka podstawa, żebyśmy byli w stanie no, zapewnić sobie te trzy miesiące obrony, takiej aktywnej, takiej prowadzonej na naprawdę wysokim poziomie. Ponieważ na taki horyzont czasowy musimy się przygotować. To nie jest tak, że to potrwa dzień, dwa, tydzień, dwa tygodnie. Niestety tak to nie będzie wyglądało, gdyby niestety do tego. Więc po pierwsze amunicja, po drugie rozpoznanie, ponieważ bez rozpoznania taka armatochałbica po prostu nie będzie wiedziała, gdzie prowadzić ogień. Nie mówiąc już o wykorzystaniu tych środków ogniowych, bardziej precyzyjnych, czy też tych, które służą do minowania narzutowego, czy też kasetówek. To są bardzo ważne rzeczy. Jeszcze ważniejsze niż te ilości tej artylerii lufowej, jaką będziemy posiadać w 2027 roku, ponieważ co nam da 552 egzemplarze armatochaubic samobieżnych, jeśli będziemy mieć amunicji na 3 dni i nie będziemy mieć rozpoznania, żeby na przykład wiedzieć gdzie te armatochaubice mają prowadzić ogień? No, ale tutaj też mamy Gladiusa, mamy też inne programy. No, mamy Flajaje, mamy całą masę również rodzimego sprzętu, który jest na światowym poziomie. Ale może nie przedłużajmy, ponieważ znowu zacznę narzekać. Znowu będziecie mi wytykać, że nie lubię K9. K9 lubię. Mam nadzieję, że te K9, które już są dostarczane, tu nie chodziło o to, żeby wybrać gorszy produkt od Kraba. Tutaj chodziło o to, żeby. W błyskawiczny sposób, oczywiście, uzupełnić to, co przekazaliśmy, ponieważ te 200-kilkadziesiąt armatochaubic, jakie przekazaliśmy może tak to ujmijmy około 200-200-kilkadziesiąt, kiedy policzymy goździki, dany oraz kraby, które przekazaliśmy naszemu wschodniemu sąsiadowi to musiało zostać uzupełnione. A najszybciej było oczywiście kupując dziewiątki. To, że przez kilka lat nikt nie pomyślał, że krabów powinniśmy mieć więcej, czy też żeby zainwestować w to, że ta firma HSB, która je produkuje, żeby mogła zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, no to jest zupełnie inny temat. K9 jest dobrą armatochałbicą. Mam nadzieję, że te 218 sztuk w wersji A1 zostanie na tyle. Mocno zmodyfikowane, jeśli jest to możliwe bez ingerencji oczywiście w strukturę, ponieważ wrzucenie Apu do środka to nie jest takie coś prostego, a jeśli chodzi za, o zamontowanie tych systemów wszystkich, filtrowentylacja, no nie wiadomo, co drugiej stronie przyjdzie do głowy, może użyje jakiegoś gazu, a wtedy jest kaplica, kiedy nie ma tego systemu. Klimatyzacja, systemy przeciwwybuchowe, przeciwpożarowe, no to są rzeczy. Które mi się wydawało czymś oczywistym. Niestety może to doprowadzić na przykład do tego, że te zmodernizowane K9 będą miały mniejsze możliwości, jeśli chodzi o przewożony zapas amunicji. Żeby po prostu gdzieś wcisnąć te rzeczy, które są bardzo ważne, no trzeba znaleźć miejsce. No a miejsce to oczywiście najczęściej jest wykorzystywane na amunicję. Kończę. Kończę. 552 sztuki, najprawdopodobniej do końca 2027 roku, 632 sztuki w horyzoncie 2029 roku. Duże ilości. Mam nadzieję, że za tymi ilościami, oczywiście, pójdą również rozwiązania dotyczące pełnej logistyki, pełnego wdrożenia tych armatochaubit oraz zakupu odpowiedniej ilości amunicji, ponieważ no te ilości dotychczasowo zakupione są po prostu niewystarczające. I miejmy nadzieję, że przyszłością nie będzie K9A3, tylko przyszłością będzie Krap 2. Już taki opracowany u nas z automatem ładującym, ale wszystko, żeby było u nas. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.